doszło do uszkodzenia, do pewnego urazu, niegroźnego urazu lewego kolana. Miał zrobione badanie rezonansem magnetycznym. Poprosił nas Arek o dodatkową konsultację z lekarzem, z którym wcześniej współpracował przy okazji poprzedniej kontuzji, dlatego jutro Arek wleci do Barcelony na tą dodatkową konsultację i najbliższe dni zdecydują o tym, co dalej. Według zapewnień naszego sztabu medycznego, według diagnozy Jacka Jaroszewskiego, taki uraz, którego on doznał, da się zaleczyć w przeciągu kilku dni, no ale to też dzisiaj trudno jest powiedzieć, jak ta jego noga będzie się goiła i te najbliższe dni o tym zdecydują, w którym kierunku będziemy dalej szli. Mamy plan, nasz sztab medyczny jest doświadczonym sztabem medycznym, wie jak tego typu urazy leczyć, ale wszystko zależy od tego, jak faktycznie na danym pacjencie to leczenie będzie przebiegało i tak jak powiedziałem, najbliższe dni będą w tej kwestii decydujące. Oczywiście my cały czas wierzymy w to, i że ten uraz uda się zaleczyć i występ Arka na Ebro będzie niezagrożony. No i wszystkie nasze starania będą szły w tym kierunku.